rozwiązanie problemu ma takie dwa etapy. Po pierwsze, trzeba stwierdzić, co jest problemem. Trzeba nazwać dokładnie przyczyny wystąpienia danego problemu. Po drugie, trzeba zobaczyć osoby, które stoją ewentualnie za tym problemem, czyli trzeba po prostu zobaczyć kontekst. Można powiedzieć, trzeba nazwać, tak jak w przypadku stwierdzenia Jozuego, trzeba nazwać bóstwa, którym zaufaliśmy, uwierzyliśmy, odrzucając wiarę w prawdziwego Boga. I drugim elementem rozwiązania problemu jest wdrożenie procesu naprawczego. To znaczy takie poszukanie narzędzi, żeby na trwałe można było powiedzieć, tego problemu już nie ma, ten problem już nie istnieje. Oczywiście w przypadku narodu wybranego tym rozwiązaniem było zwrócenie twarzy w stronę oblicza Bożego, to znaczy przyjęcie prymatu Pana Boga nie ze strachu, że można odebrać należną karę, ale przede wszystkim z tego powodu, że Bóg ma najlepsze rozwiązania, którymi chce się z nami podzielić. I na tym polega prawdziwe, definitywne rozwiązanie problemu.